Siema, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, właśnie wylądowałem w Barcelonie razem tutaj z moją ekipą. Piotrusia już znacie z poprzednich odcinków. Jest również Michał, Mateusz, dwa gagatki, które były ze mną na szkierach. Tak jest. Jest z nami również cześć, Julek. Cześć, pozdrawiam. No i jeszcze Julka dziadek, ale dziś sobie poszedł z Pawełkiem. Czekamy właśnie sobie na Adasia, opiekuna naszej grupy i będziemy jechali na bazę. Także do zobaczenia za chwilę. Jest i Adaś. Jest i również dziadek Julka, Przemek i Pawełek. Dziadek. Dobry. Dobra, pakujemy mandzy. Pokazałem. Adaś, uśmiechnij się ładnie do kamery. Nie umiem. Jechać za nim? Jadę za nim. Witajcie ponownie. Wczoraj przyjechaliśmy bardzo późno, więc zanim żeśmy się rozpakowali, to była chyba 3 rano. A dziś postanowiłem, że nie wypływam z samego rana, bo po prostu trzeba odpocząć. A zazwyczaj takie szybkie zerwanie się na łowienie nie kończy się efektywnością, więc wyspałem się porządnie. Wszyscy już są na wodzie, jest popołudnie, a ja dzisiaj wypływam razem z gospodarzem tutaj bazy Fishing Planet Adamem. Już właśnie podjechał. Jeszcze chwilę na niego poczekam i ruszamy w poszukiwaniu sandaczy i okoni. Mam nadzieję, że dzisiaj jako pierwszy dzień taki rekonesans to jakieś ryby zobaczycie. Także trzymajcie kciuki, zostawcie suba, łapkę w górę. Widzimy się za chwilę na wodzie. Gazowana. Maniek. 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 Maniek, chodź tu. Baba. Panie, się znalazł, panie, nie? Ale numer, słuchajcie, Maniek nam spierniczył z samego rana i płynie. Do południa. Chodź, chodź, Maniek. Do południa się gdzieś ukrywał i przyszedł sobie na ryby właśnie, o. Płynie z nami. On po prostu czekał pewnie tutaj, chodź, żebyśmy go zabrali na ryby. Dawno nie był. Maniek, wskakuj. Chodź, Maniek. Chodź. Skoczy sam? Chodź. O, rozjechaliśmy Manika chyba. Chodź. Nie. Gdzie byłeś? No gdzie byłeś? Znaj się. Dobra, Dominika, mam Mańka w łódce. Biegał tu po brzegu, płynie z nami na ryby. To pozamykaj bramę i Maniek dzisiaj wędkuje. Maniuś, którą wędkę bierzesz? Tą? Już chyba tyle był na dworze, że zdążył się załatwić. Chyba się zdążył załatwić, co? Co tam, Maniek, zwąchałeś? Biorą? Chciałeś wiecie? To zobacz.
Maniek, nie aportuj tych. Tak, Maniek też lubi. Stanęliśmy tak o na pamięć, tutaj Adam jeszcze sprzęt szykuje. Trzeci rzut i już coś holuje sobie. Zobaczymy co to, a nie zgadniecie na co, nie? Znowu zacząłem orać montaną i od razu ryba siadła. One kochają po prostu tą gumę tutaj. No, taki sportowy. Maniek dobry będzie? Opa. Pierwsza rybka. Śmietanie by był dobry, nie? Zobaczcie, tu pędzlową montankę. Lubi tą gumę. Coś czy co? Cyk, cyk. Idź po mamę. Kurde, ale brańsko było. Nie wierzę. Spierdzieliłem, no. A to takie, wiesz, pierwsze to takie puknięcie było lekkie, a teraz tu już ładnie romnął. No się nie zaciął. Jeszcze bliżej? No to dawaj. To dawaj trochę bliżej jeszcze. Może tam mówię, w sam brzeg. Patrz, zobacz. No widzisz. Ich tutaj stoi trochę na pewno. Stoi. W pierwszym kancie. Nie, no dobry chyba. No taki 65. No 66. Bardzo ładny. Jak tam, panowie? Jak wyniki? Strzały jak na razie. Nie ma strzałów. Panie był grzeczny. Na razie bez strzału. Są ryby? No tu fajny kamyk taki wystaje, nie? Maniek, są ryby czy nie ma? Dobry będzie? Nie. Sportowiec? Dobranie. No taka makrelka. Bo to jest nowy gatunek. To już jest wytarty. Martwa, nie nowy gatunek. To jest sandacz albino, bo on się upodabnia do gumy, nie? No. Chopaj go. No jak tam bierze coś? Coś tam, jakieś pojedyncze ryby łapiemy, no. Ale gdzie tam po tej pojedynczej róże niebieskiej? Nie, bliżej jesteśmy. Okej, okej, ale to jest takie branie jedno na godzinę? No jakoś tak, no parę brań było, parę ryb spadło, a tak to żeśmy wyjęli trzy na razie, nie? O, teraz czwartego, dobra, kończę, bo jest ten, jest ryba. No ale Adaś doi dzisiaj. Na szuranego.
Mhm. Też garbule. Ten sam. Ten sam, no. Uparł się. Uderz. Urwij się. Uleciał. No jest. Może się ruszą zaraz. Misja ratunkowa. Co żeście popsuli? Zbarciała linka się pociągnął. Ja tylko pociągnął. Załoga. To my. No niestety, dzisiaj już sandaczy żadnych żeśmy nie złowili. Być może to zmiana temperatury i pogody wpłynęła na to, że troszeczkę gorzej biorą niż poprzednio, bo tutaj Adam kilka dni wcześniej bardzo ładnie połapał. Jutro wyruszamy razem z Adamem w większym składzie, dużą łódką i w inny zakątek Ebro. Zobaczymy jak będzie. Trzymajcie kciuki, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie, cześć. A jak u was chłopaki było na łódce dzisiaj? Zajebiście. Połapaliście rybek? Tak. Słyszałem, że jakiś sumo olimpijczyk cię tam przetargał mocno. No dobra, to zaraz to zobaczymy. Co to jest? Ale masz go? No mam go. On się owinął wokół słupa? Nie wiem. Pal motor. I steka dawaj. Dobra, puszcz. Puścił? Na pewno? Czy jeszcze się zaczyna? Nie, jest. Tam odpływaj tam. Dobrze, czekaj. Ale tam. Tam? No. Od mostku, tak? Trzymaj. Co tu się od... Ty. Teraz nie ma się go trzymać. Musimy go będą za nim jedziemy może. Jadę za nim. Będzie dwumetrówka? Ten jest o wiele większy i głupszy. To największy sum, jakiego można spotkać. Tak zwany olimpijczyk. Sum olimpijczyk, ty. Wyjeżdżaj tam. Próbuję. Nie wyłączam! Aż mnie ręce bolą. Żeby nie połamać, padyla, ty. Będzie sum! Jechać za nim? Ale akcja, ty. Czekaj, co mam robić?